Mam na imię Zuza i jestem biegaczką od 8 lat. Zaczynałam bardzo standardowo, czyli od 5-10-kilometrowych biegów na asfalcie, a w tym momencie biegam dystansę ultra. Mój ostatni bieg to było 108 km w górach w Salzburgu. Dodatkowo jestem community managerem drużyny ASICS Frontrunner Poland, czyli społeczności, która rozwinięta jest na ponad 30 krajów, gdzie zrzeszamy biegaczy i pokazujemy, że trening, ruch, aktywność fizyczna jest bardzo ważna i wpływa nie tylko na to, co czujemy fizycznie, ale również mentalnie. Jest spora różnica pomiędzy odzieżą techniczną a odzieżą bawełnianą podczas aktywności fizycznej. Przede wszystkim odzież techniczna odprowadza wilgoć i oddycha, przy czym odzież bawełniana trzyma wodę, nie przepuszcza powietrza i robi się automatycznie cięższa, przez co odczuwamy nieprzyjemną wilgoć oraz chłód. Odzież techniczna jest wykonana z lekkich i trwałych materiałów, bardzo szybko schnie oraz pomaga w utrzymaniu naszego ciała w odpowiedniej temperaturze. No właśnie, odzież techniczna izoluje, a więc chroni nie tylko przed deszczem, ale również przed wiatrem i chłodem, a dodatkowo idealnie dopasowuje się do naszego ciała. Przy czym odzież bawełniana nie jest tak elastyczna i nie pomaga nam w utrzymaniu odpowiedniego komfortu podczas aktywności fizycznej. Latem, kiedy przychodzą wysokie temperatury i bezpośrednie słońce, zależy nam na tym, aby odzież techniczna nam nie ciążyła, odpowiednio odprowadzała wilgoć i możliwie schładzała nasze ciało. Dlatego też materiały, z jakich jest wykonana, są bardzo lekkie, posiadają wiele nacięć i otworów, dzięki czemu nasz komfort jest jeszcze większy. Sezon wiosenno-letni obfituje w odzież, która jest ultra lekka, oddychająca i której praktycznie nie czujemy na ciele. Zimą sytuacja jest zupełnie inna. Deszcz, wiatr, śnieg i niskie temperatury. Ewidentnie pogoda nie sprzyja biegaczom. Natomiast my możemy sobie z tym jak najbardziej poradzić. Odzież w sezonie jesienno-zimowym ma nas chronić przed deszczem i wiatrem, izolować ciepło, ale jednocześnie odprowadzać wilgoć. Na taką pogodę przydadzą się specjalne ściągacze, kaptur, laminowane zamki, odpowiedni krój produktu oraz specjalne wstawki ociepleniowe w materiale w newralgicznych miejscach, które są już standardem, jeżeli chodzi o odzież techniczną. Mamy czuć się lekko i komfortowo, ale zarazem bezpiecznie. Na szczęście jest to już możliwe. ActiBreeze Singlet to typowo letnia propozycja koszulki, która ma za zadanie odpowiednio odprowadzać wilgoć, być lekka i mieć świetną wentylację. Materiał tej koszulki to technologiczna siateczka z wieloma mikrootworami, dzięki czemu nosząc ją praktycznie nie czujemy, że mamy ją na ciele. No właśnie, technologia ActiBreeze jest tutaj odpowiedzialna za idealną przewiewność. Singlet posiada również po bokach specjalne nacięcia, dzięki czemu przepływ powietrza jest jeszcze większy, koszulka nie trzyma wilgoci i momentalnie wysycha. Warto również wspomnieć o płaskich szwach, które posiada, dzięki czemu nie ma mowy o jakichkolwiek obtarciach podczas treningu. To idealna propozycja na trening lub start w gorące dni. Wielu biegaczy nie ma możliwości biegania za dnia, gdy jest jasno i gdy jesteśmy bardzo dobrze widoczni w parku, na trasach biegowych, na ścieżkach czy na jezdni. Dlatego też odzież techniczna posiada specjalnie nadrukowane odblaski w strategicznych miejscach, tak abyśmy byli widoczni, a co za tym idzie, bezpieczni. Osoba, która posiada odblaski, jest widoczna na kilkukrotnie większej odległości niż osoba bez nich. Dzięki temu kierowca może dostrzec biegacza znacznie szybciej. Dodatkowo warto wspomnieć o tym, że odblaski nadrukowane są w taki sposób, aby podkreślać sylwetkę biegacza. Ważną sprawą jest również to, że nie tylko odzież zawiera odblaski, ale również akcesoria, takie jak czapki, rękawiczki, rękawki, a nawet w tym momencie skarpetki. Dodatkowo warto wspomnieć jako ciekawostkę, że według prawa polskiego mamy obowiązek w terenie niezabudowanym posiadać elementy odblaskowe. Tighty Light Show to bardzo dobra propozycja na chłodniejsze dni, a w szczególności takie, w których widoczność jest znacznie gorsza. Posiadają odblaskowy nadruk po całości nogawek, i dzięki temu biegacz czuje się bezpieczniej i jest widoczny na trasie swojego treningu. Materiał dostosowuje się do ciała i jest bardzo elastyczny. W wysokim stanie możemy zaobserwować dodatkowy sznurek, który możemy dowolnie zaciągnąć tak, aby tajty trzymały się jeszcze lepiej. Na plecach znajdziemy kieszonkę z siateczki, w której bez problemu schowamy telefon czy klucze, tak aby żadna rzecz nie przeszkadzała nam podczas treningu. Dodatkowo
Po boku uda znajduje się kieszonka, która daje nam również przestrzeń do przechowywania. Warto również wspomnieć o tym, że z tyłu kolan znajduje się specjalny materiał z siateczki, który powoduje, że z tych właśnie newralgicznych miejsc w bardzo łatwy sposób odprowadzana jest wilgoć. Odwieczny problem biegaczy. Jak się ubrać? Czy będzie mi za ciepło, czy może zmarznę? No właśnie. Najważniejszą kwestią, o której należy pamiętać, jest to, że podczas treningu bardzo często się zatrzymujemy. Czy to na pasach, czy podczas treningu tempowego, kiedy wykonując kolejne odcinki, mamy pomiędzy nimi pauzy. A co za tym idzie, dużo łatwiej jest nam się wychłodzić. Dlatego lepiej ubrać się cieplej i ewentualnie zdjąć jakąś warstwę, aniżeli się wychłodzić. Treningi jednak wykonujemy znacznie wolniejszym tempem niż docelowo podczas startu. Podczas startu pokonujemy dystans od punktu A do punktu B i zazwyczaj się nie zatrzymujemy. Co za tym idzie, nasza temperatura ciała znacznie wzrasta. Dodatkowo chcemy czuć się lżejsi, dlatego też unikamy dodatkowych warstw. Lepiej, żeby podczas biegu było nam komfortowo chłodno niż za ciepło. W takich sytuacjach idealnym rozwiązaniem będą akcesoria, takie jak na przykład rękawki, które imitują nam długi rękaw, można je łatwo schować podczas treningu, a zapewnią nam odpowiedni komfort. Każdy biegacz lubi gadżety. Nie mówcie, że nie. Natomiast poza tymi specjalistycznymi, takimi jak zegarki, które mierzą nam dosłownie wszystko, mamy też te klasyki, jeżeli chodzi o akcesoria, które zdecydowanie przydadzą się nam podczas treningu. Zimą najważniejszą kwestią jest oczywiście to, aby mieć odpowiednie rękawiczki, które będą ciepłe, wygodne, ale będą również przystosowane do obsługi telefonów z ekranem dotykowym. Nie można nie wspomnieć o czapce, która ma pomóc w niewychładzaniu się i okryciu naszej głowy. Jeżeli na trening zabieramy na przykład telefon albo klucze, idealnym rozwiązaniem będzie pas biegowy, który możemy bardzo dobrze dopasować do swojej talii lub bioder i do którego możemy schować gadżety i rzeczy, które nie będą nam już dłużej przeszkadzały podczas treningu. Jeżeli do zabrania mamy więcej rzeczy, bądź szykuje nam się długi bieg lub może start w górach, idealnym rozwiązaniem będzie plecak biegowy. W nim mamy bardzo dużo kieszonek, dopasowuje się idealnie do naszej klatki piersiowej, jest ultra lekki, ma dodatkowe rozwiązania, takie jak na przykład specjalne rzepy na trzymanie kijów biegowych, bądź też miejsce na soft laski lub sakwę z wodą. Możemy zakupić również rękawki, które są idealnym rozwiązaniem na starty. Kiedy nie chcemy się wychłodzić, ale równocześnie nie chcemy zakładać kolejnej warstwy, rękawki możemy w łatwy sposób ściągnąć w trakcie startu czy treningu, schować, ponieważ nie zabierają dużo miejsca, są wygodne i nas chronią. Biegacz asfaltowy zwraca uwagę na inne rzeczy niż ten, który biega w terenie, dlatego też potrzebują oni innego wyposażenia i innych funkcji w odzieży technicznej. Odzież trailowa posiada szereg dodatkowych funkcji, które powodują, że biegacz w terenie czuje się dodatkowo wspierany i czuje większy komfort. Możemy tutaj wymienić na przykład suwaki w koszulkach, które zapewniają dodatkową przewiewność i wentylację. Możemy również wspomnieć o specjalnych kieszonkach z siateczki, w których możemy przechowywać dodatkowe żele energetyczne czy inne rzeczy, które potrzebne są biegaczowi w terenie. Odzież ta ma być wygodna i funkcjonalna, ale również ma chronić biegacza. Dlatego możemy zaobserwować specjalnie zaprojektowany rękawek, który jest znacznie dłuższy, aby wyeliminować jakiekolwiek obtarcia podczas treningu czy startu. Dodatkowo też wspomnę o akcesoriach, takich jak pas biegowy, ale również plecak biegowy, który możemy w tym momencie otrzymać w różnych pojemnościach. Bardzo łatwo dopasowuje się do naszej klatki piersiowej, jest ultra lekki i pomaga również w przechowywaniu dodatkowych softlasków z wodą lub sakwy. Odzież dla biegacza asfaltowego natomiast nie potrzebuje tak dużej ilości kieszonek czy też dłuższych rękawów. Ma być lekka, ma być wygodna i niezależnie od pory roku ma odprowadzać wilgoć. Kurtka Waterproof 2.0 to bardzo dobra propozycja na wietrzne i deszczowe dni. Jest wodoodporna. Co to znaczy? Posiada specjalną membranę, impregnację i laminowane szwy, dzięki czemu chroni nas przed dostępem wody oraz przed wszystkimi niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.
Dodatkowo posiada ściągacze, takie jak w kapturze czy też w dolnej części kurtki, które idealnie dopasowują się do naszego ciała i dzięki temu żadna wichura nie jest nam straszna. Warto wspomnieć również o tym, że posiada specjalne kieszonki, tak jak na klatce piersiowej, na suwak oraz w bocznej części kurtki, dzięki czemu mamy przestrzeń na przechowywanie różnych rzeczy. Nie będą nam one już dłużej przeszkadzały podczas treningu. Osobiście, poza treningami, kurtka przydała mi się również podczas trekkingu w Kurach, gdzie zaskoczył nas bardzo mocny deszcz. Zapewniła mi komfort i ochronę, a to najważniejsze, czego potrzebujemy podczas aktywności fizycznej. Winter Run Jacket to idealna propozycja na zimne, wietrzne dni, kiedy znacznie bardziej potrzebujemy zachować ciepło i chronić się przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Wykonana jest z miękkiego i przyjemnego materiału, który bardzo dobrze dostosowuje się do naszego ciała i nie przeszkadza nam podczas ruchu, podczas aktywności fizycznej. Posiada wyższy kołnierz, który chroni naszą szyję i jest obszyty bardzo przyjemnym materiałem z polaru. Na plecach możemy zobaczyć suwaki, które w dowolnym momencie możemy rozsunąć, jeżeli poczujemy, że jest nam za ciepło, bądź gdy będziemy chcieli, potrzebowali dodatkowej wentylacji. Na plecach również możemy zaobserwować specjalne kieszonki z siateczki, do których bez problemu możemy schować żel energetyczny, rękawiczki bądź inne rzeczy, tak aby nie przeszkadzały nam podczas treningu. W dolnej części kurtki znajduje się ściągacz, dzięki któremu możemy idealnie dopasować kurtkę do naszego ciała.